Witam Was o poranku i powiem szczerze, że nie umiem się obudzić. Nie umiem się dobudzić. Wstałam punkt 6. Teraz już jest troszeczkę później. Jestem w trakcie picia kawy. Przed chwilą Wam pokazałam widok z okna od Wiki na wschód słońca. No i teraz tu i zaraz będę sobie coś przygotowała do jedzenia. Ja normalnie o tej porze nigdy nie jem, ale nie mogę iść na głodnego, no bo potem tam już bym sobie nie szykowała jedzenia przecież. No, także idę sobie zrobić moje jajka, jakoś to zjem wcześniej. No, jeszcze raz się z Wami serdecznie witam, jeszcze na zwolnionych troszeczkę obrotach, no ale mam nadzieję, że szybko dojdę do siebie. No po prostu to wymaga trochę czasu. Ja ostatnio wstawałam koło 10, a teraz koło 6, to jest 4 godziny różnicy, nie? To przedtem to była noc. Przecież jak chodziłam o 3 spać, no to 3 godziny snu, nie? No, dobra, to teraz idę sobie robić jedzenie, a potem pewnie już, mam nadzieję, pełna energii się znowu do Was odezwę. No na razie. No i przechodzę tak szybciutko z kartką z kalendarza, bo już muszę wychodzić. Oczywiście świtu i zmierzchu nie napisałam. No trudno. 10 września, piątek. Imieniny obchodzi Łukasz, Mikołaj i Sebastian. Przysłowie na świętego Łukasza: jest w domu chleb i kasza. Święto nietypowe. Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. A cytat dnia: tracić siebie dla drugich to jest właśnie odnajdywać siebie. I to powiedziała Maria Dąbrowska. Ekspresowa kartka z kalendarza, no ale już muszę lecieć. A chciałam to zrobić jeszcze zanim pójdę. Już teraz widać, że słoneczko już zeszło niżej. Znaczy niżej tutaj na drzewa, czyli jest wyżej. No to na razie lecę. Witam się z Wami o poranku, a tylko na moment. No i lecę już, jestem blisko domków. Pięknie, słonecznie, już jest popołudnie, a ja dopiero wracam. Ale byłam też w sklepie przy okazji. Piękne słoneczko jest. I nie wiem, czy ja dzisiaj pójdę na tą działkę, bo jeszcze muszę obiad zrobić. Zanim zrobię, zanim zjem, to już będzie może za późno, żeby to już zobaczę. No witajcie, jestem na działce, na balkonie. Nie poszłam jednak na tą działkę, bo po prostu nie mam siły. No teraz przyszedł mąż, obiad jest, właściwie to kolacja. Także już teraz nie ma ani sensu iść na ogród, bo to jest już późno. Będę musiała jutro ogarnąć parę rzeczy naraz. I tak bym tam już dzisiaj nic nie robiła. No i już się teraz nie będę wybierała. Po prostu jestem tak padnięta jak rzadko kiedy. No, potem się jeszcze zobaczymy w kuchni. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Poza tym i tak bym Wam pokazywała to samo, co wczoraj. No, miałam nadzieję, że dzisiaj uda mi się iść na działkę i tam jeszcze sobie poplewić na kolanach. No, ale nie dałam rady. No, a na balkonie jest pięknie. Pyszą teraz, bo siedziałam w fotelu i tak szczerze mówiąc to mi się kimnęło. Ale obiad zrobiony. A mąż teraz przyszedł, no to będziemy jedli. No. A pokażę Wam z drugiej strony, ale chyba u Was też jest tak pięknie. No tak pięknie jest, że właściwie to by się chciało gdzieś iść. Ale no już jest późno jednak bardzo. Znaczy późno na to, żeby gdzieś iść. Bo jest 6, dochodzi za godzinkę. Już się zacznie szaro robić. A jeszcze teraz obiad będziemy jedli, nie? Także może dzisiaj sobie podaruję, pójdę wcześniej spać, a jutro może mi się uda też z samego rana zacząć działać. No i witajcie już u mnie wieczorem. Zapraszam Was na herbatę, kawę,
albo ziółka. Nie wiem, czy będzie to długi vlog. Wy już wiecie, ja jeszcze nie, bo dopiero zaczynam. No bo dzisiaj, jak wiecie, mówiłam wcześniej, że idę tam do tej znajomej. Także dzisiaj, no tak, można powiedzieć, tak jakby do pracy, no. Bo ta, tak od czasu do czasu jej przychodzę pomagać, a że ona już wyjeżdża w najbliższym czasie. Także dzisiaj jej pomagałam w sprzątaniu całego domu z góry na dół. No. Także wiecie, dzisiaj nie było okien tak jak ostatnio, ale był cały dom z góry na dół. No to trochę było tego. A wiecie, ja to kiedyś robiłam szybciej. No ale to było ile? 10? 15 lat temu? No bo już tyle czasu tam do niej chodzę. No także nie mogę powiedzieć, że ja chodzę do niej do pracy jako, wiecie, bo to nie jest mój taki pracodawca, tylko po prostu to jest moja znajoma, której ja pomagam. Już tak się, wiecie, tak na kawkę czasami się chodzi i tak dalej, także to nie jest takie oficjalnie, wiecie, co, wiecie o co mi chodzi. Ale pomagam jej, jest już po 60, no już pod 70 dzisiaj mi się przyznała, chociaż kobieta nie wygląda na to. No imienia nie będę mówiła, bo to i tak nie znacie. W każdym razie co jakiś czas tam idę jej pomóc. To nie jest, że regularnie, ale jak ona ma większy, wiecie, więcej naraz trzeba zrobić, no to Gabrysia idzie, nie? No teraz znowu będę chodziła pilnować ogrodu, znaczy się pilnować. Pilnować roślin, podlewania, bo ma parę roślin pod dachem, ale na ganku, no to jak deszcz pada, to tam nie napada, nie? No i po prostu tak, wiecie, też by mógł ktoś powiedzieć, to co robisz za ogrodnika, no bo mam przypilnować, jak coś spadnie, znaczy się, wiecie, jakieś liście czy coś, żeby nie leżało, jak coś przekwitnie, czy zmarznie, czy coś, no żeby to usunąć. Mogę sobie za to też pozbierać płatki róż. Ktoś by mógł powiedzieć, wow, może sobie płatki róż za to pozbierać. To jest dla mnie tak przyjemność tam iść, na ten ogród, ja tam lubię. Będę mogła sobie czasami też i na tym drugim tarasie ponagrywać. Jak będę miała ochotę coś nagrać z dworu, wam jakąś pogadankę, czy to w ogóle coś, jakieś, wiecie, chwilę pogadać, to tam będę mogła sobie znowu to nagrać. To znowu jest takie troszkę urozmaicenie, nie tylko mój ogródek i balkon, nie? No, te płatki róż mogę sobie pozbierać. Także, wiecie. No, no ale dzisiaj byłam tam i dzisiaj byłam długo. Dzisiaj byłam chyba 9 godzin. Także trochę to zajęło czasu i energii mojej. Tym bardziej, że wcześniej wstałam, bo dzisiaj się sama z siebie obudziłam o 6, także wiecie, idzie ku lepszemu, nie? No, tylko że potem nie umiałam dojść do siebie, tak wiecie, jak się obudziłam, było wszystko ok, a jak sobie usiadam z kawą, ja nie wiem, czy kawa usypiająco na mnie działa, czy co. W każdym razie ciężko było, no ale wyrobiłam się na czas, z tym, że musiałam śniadanie wcześniej jeść niż zwykle, bo śniadanie jem tak między 11 a 1 często. No a tam nie byłoby takiej możliwości, to znaczy się, no ja bym się tam mogła wziąć pudełka i to jeść, no ale przyjdę na parę godzin i wiecie, to nie było 9 godzin, zaraz, coś mi się pomieszało, nie 9 godzin byłam, 6 godzin chyba, 6, nie 9, no w każdym razie, no i tak trochę długo, jak tak wiecie, na cały dom, cały czas coś robić, nie? To znaczy, że to nie jest tak, że cały czas coś robić, że musicie, wiecie, robić, tylko nie odzywać się, no bo my sobie zawsze pogadamy przy tym, nie? Na przykład ona sobie zmieniała pościel w sypialni, a ja tam w pobliżu się kręciłam, co tam coś robiłam, potem odkurzałam w tym pokoju, no to żeśmy sobie gadały, nie? Także dziuby nam się nie zamykały, dużo się nagadało, kawy się wypiło, no i oczywiście się zgrzeszyło śliwką w czekoladzie, no i tak. W każdym razie przyszłam zmęczona, jeszcze jak od niej szłam, to jeszcze zahaczyłam o sklep, bo tam po drodze jest sklep, właściwie to zahaczyłam o dwa, bo Wiki chciała Cini Mini, żebym jej kupiła, no to zahaczyłam o dwa sklepy. I jak przyszłam, to od razu się zabierałam za obiad,
Dzisiaj mieliśmy mielone i sos jeszcze grzybowy. No a też mieliśmy coś a la tzatziki, ale to było bardziej takie serkowate. Było do wyboru. Bo właściwie to mnie zainspirowała moja znajoma, bo ona miała właśnie ten serek z cebulką, rzodkiewką, ogórkiem i tam też śmietana, nie? Tam przyprawy, wiadomo. Tylko, że do ziemniaków w mundurkach. No. A że ja wcale dzisiaj ziemniaków nie miałam. A jak szłam do sklepu, to już w sumie nie miałam miejsca w siatce. I ciężkie to by było, więc nie kupowałam, bo były tylko woreczki ziemniaków, nie było tak na wagę, to nie kupowałam. No to zrobiłam. Była zupa pomidorowa, pewnie powiecie, że jedno do drugiego nie pasuje, no ale nam się jakoś przypasowało. Faktem jest, że te cacyki z tym mielonym jeszcze by się może przypasowały, gdyby nie ten sos grzybowy. Ale my to wszystko zjedliśmy, bo to było takie, dobra, no to jakbyście z mizerią to zjedli, nie? No, także zrobiłam ten obiad, ale w międzyczasie odkryłam w lodówce, że tam miałam parę pierogów na słodko, otwarte już pudełko. No i stwierdziłam, że ono za długo nie może być takie otwarte. I tam chyba 5 tych pierogów na zimno zjadłam. A nie powinnam wcale już ich jeść. No bo tam limit węglowodanów to chyba zjadłam u znajomej, nie? No. I jak przygotowałam tutaj to jedzenie, obiad, wszystko, tą zupę pyszna, pomidorowa taka, ale naprawdę ze śmietaną, taka bardzo dobra z makaronem. To znaczy się makaron był osobno, także ja miałam bez, a oni mieli z makaronem. No, bo już nie dokładałam jeszcze tego makaronu. I to wszystko przygotowałam. No to potem jak poszłam sobie usiąść, bo już nie mogłam, na krzyże już nie mogłam, już mnie tak bolały, że już ustać nie umiałam. No i poszłam sobie usiąść do fotela, włączyłam sobie laptop, YouTube sobie włączyłam, no i nawet nie wiem kiedy usnęłam. To tak szczerze powiedziawszy, to mnie tak zadziałały te pierogi, nie? Bo już dawno nie jadłam takich rzeczy, tak żeby więcej tego zjeść. No jednak 5 takich pierogów to trochę dużo. Plus jeszcze ta śliwka w czekoladzie. Principowo. No i człowieku, dbaj tutaj o jadłospis, o menu, o dietę jakąś. No. No ale nic, przysnęło mi się tak mocno, że już w ogóle, nie dość, że już byłam zmęczona, to jeszcze, wiecie, najedzona tymi pierogami i usnęłam. No. A potem mąż przyszedł, to podgrzałam ten obiad i zjedliśmy ten obiadek. No i tak siedzę i siedzę i sobie myślę, co ja mam dzisiaj do was mówić, jak ja tam mam 5 minut nagrywek, co rano mi się udało nagrać i nic więcej, żadnego materiału nie mam. W sumie to mogłam sobie ten homendiu zostawić na dzisiaj, ale nie pomyślałam oczywiście, nie? No. Mam herbatkę, to mam owoc i płatki róży. Toto na Włoch. Tam parę listków miętki miałam, bo sobie ucięłam, nie? I to chyba wszystko. A, igłuk. No. Także tak, i taka jaśniutka wyszła ta herbatka. Pić mi się dzisiaj bardzo chce. No, widocznie za mało wody wypiłam. No i tak sobie pogadaliśmy. Ona sobie, bo ma tam dużo bukszpanów, takie kule, to 3 kule to obcięła na tak krótko. Nie wiem, czy coś to wyrośnie, ale powinno wyrosnąć, bo tylko, że tam nie zostawiła ani jednego zielonego liścia. No bo tam miała tak opanowane przez te gąsienice, że szok. Podobno jak się rozchyliło, no to tak szło wybierać te gąsienice. Tego nie zauważyła, bo ona ma kilka tych krzaków takich, że ich nie pyska, bo stwierdziła, już wam kiedyś mówiłam, że ona jakąś zmianę by tam chciała, ale jej szkoda tak wykopać zdrowe krzaki, nie? No, a jakby były takie zjedzone, no to może je wykopać. Więc z jednej strony bukszpany nie pryska,
Natomiast te, które uformowała sobie w kulki, i to ma dwa takie bokszpany dosyć duże, i tam te takie kule, ma pełno takich kul. A tym bardziej, że ona to dostała od kogoś tam z rodziny, kto już nie żyje, jakaś ciotka. No to ona mówi na te bokszpany imieniem tej ciotki, że to są tam te, przypuśćmy, Hanie, nie? No i to te pryska, żeby się jej nie zmarnowały. No, a tamte nie. No i tam właśnie znalazła dużo tego tej ćmy, gąsienic. No to je tak poobcinała. No i jestem ciekawa, jak to odrośnie. Bo ona mi powiedziała, ja mam też moje poobcinać mocno. No na razie troszkę je pościnałam, jeszcze raz bym je musiała popryskać. Ale jak będę na działce, to sobie zajrzę tam, tak w środek, bo ja przedtem też do środka patrzyłam, to tak nie było tak dużo, jak ona mówiła. No, jak to tam wygląda. Dzisiaj nie miałam siły po prostu iść na tą działkę. Planowałam, ale sobie myślałam, no jak ja to zrobiłam z tym obiadem, z tym wszystkim, no to może, że to była szósta, no to gdzie ja tam będę szła, o szóstej chyba jedliśmy, no. To gdzie ja tam będę szła dopiero potem na działkę, jak za chwilę się już, o siódmej się robi już szarówka, nie? No to ani się nie, przebiorę się i co, i będę szła z powrotem. Więc dzisiaj nie poszłam, za to jutro mam w planie iść na cmentarz, ten nagrobek umyć i potem jeszcze na ogródek lecieć. No także trochę tego jutro będzie. No. I tak, a ja wam ostatnio właśnie chciałam powiedzieć, bo z kropeczką odpukać, boję się nawet powiedzieć, że jest dobrze, no bo wiecie, jak to jest. Ale właśnie jak ona już była na tym antybiotyku, już wszystko jej tak minęło, to jak byliśmy w niedzielę na ogródku, dodałam jej tą pałkę taką z jednego ze sklepów tutaj. No wiecie, z Lidla, nie? Takie, te pałeczki takie, tam jest chyba po 10 pakowane, czy po 8. Ona to bardzo zawsze lubiła i zawsze to chętnie zjadała. No więc jej dałam tą pałeczkę. I ona pół godziny po tej pałeczce, i to jeszcze nie w całości, tylko jej łamałam na, bo to takie miękkie jest, na takie mniejsze kawałki, żeby mogła sobie to lepiej zjeść, bo tak jak się jej da cały, to ona potem się troszeczkę już z tym gimnastykuje. No i jak ja jej to dałam, to ona za jakieś pół godziny to zwróciła, w ogóle nie przetrawione, wiadomo, przez pół godziny to się nie strawiła tam. No. Także my już byliśmy w strachu znowu, nie? Bo w poniedziałek szłam znowu do weterynarza. No. I wczoraj albo przedwczoraj kupowała mięso właśnie dla niej w sklepie tak na wagę. I mówiłam, że chcę tylko jedno udko, bo to dla pieska. Wiecie, ja tam sobie lubię pogadać, nie? No, a ona mi mówi, bo ja jej mówię, że sztuczne karmię na razie nie można, się sztucznej, wiecie, tej saszetki, takie rzeczy na razie nie daje, bo coś jej to zaszkodziło chyba. A ta pani mi mówi właśnie, że no właśnie coś jest chyba na rzeczy, bo już więcej osób jej mówiło, że psy zwracają. I właśnie po podaniu tych pałek, no te pałeczki takie jak palec, takie paluszki takie jakby, te przysmaki właśnie z tego sklepu. No i że więcej było takich przypadków, że właśnie że te pieski zwracały, że coś jest nie tak, jakby zatrucia z tego dostały. I tak sobie myślę, że ten pierwszy raz może też było tak, bo tak człowiek nie zwraca uwagi, ale jej się często takie rzeczy daje, wiecie, tak w nagrodę czy coś, taką pałeczkę, nie? I czy to nie było to powodem, że ona miała takie problemy? No, teraz to jej na razie gotuje udko. Na razie udko, no bo co tam na skrzydełku, co tam mięska jest. A kości z kurczaka raczej starałam się nigdy nie dawać kropce, bo to uszkadza tam w brzuszku, tam jelitka może uszkodzić, bo są bardzo ostre takie te kostki, także chrząstki i mięsko, nie? Także ja nie daję jej tak, jak się ugotuję, tylko jej to pobieram, pokroję nawet w kostkę, żeby tylko zjadła. No ale ostatnio chętnie zjada, ona czeka na to mięsko, dostanie i zjada. A jak były saszetki, to tak się jej dało, saszetka, no tak powącha i poszła. I potem dopiero za jakiś czas przyszła, coś tam zjadła, nie? Także no,
Zobaczymy, jak długo jej ten. Będę musiała też jakieś inne mięsko też gotować, bo jej się to znudzi. No i ty, miałam wywar z tego, no to zrobiłam zupę na tym. Dodałam soli, tam inne, wiecie, przyprawy i tak dalej, bo tam się też i warzywa gotowały w tym. No i zrobiłam na tym pomidorową na dziś, na obiad. Także wykorzystane. No. Jeszcze na jutro mi tam zostało tego mięska dla niej, no a potem będę znowu gotować. Także tak, to wam chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o pieska, jeśli tam na przykład kupujecie takie rzeczy, takie przysmaki różne, to żeby zwrócić uwagę, czy tam coś, bo może być, że taka partia do naszego sklepu po prostu przyszła i tutaj w okolicy psom to mogło zaszkodzić, bo to tak może być, że taka partia. To nie jest powiedziane, że wszystkie tak, no bo wiecie, ona to jadła już od kilku lat i nic jej nie było, nie? No, a teraz to jej zaszkodziło. No, coś mnie dzisiaj jakiś taki katarek, nos zatkany mam z jednej strony, nie wiem czemu to tak. No i o tym wam chciałam dzisiaj powiedzieć, bo mi się to przypomniało, a pytacie się, jak tam kropka, macie nadzieję, że jest zdrowa, także uspokajam, na razie jest wszystko ok. Dzisiaj sobie siedziała na balkonie, zdjęcie mi Wiki posłała, jak byłam u tej znajomej. Dała jej tam te posłanie, na którym ona nigdy nie chce leżeć, ale dała jej to na balkonie i siedziała Wiki na krzesełku, tym co tam mam. Kropka sobie na tym posłaniu leżała, a obok jest sokownik. Ja tak zrobiła te zdjęcie z góry i tak jest sokownik i kropka. Ja nie wiedziałam, kurczę, jak to jest zrobione. Co na leży ten sokownik, czy co? Dopiero potem doszłam do tego. No, że to tak, że ona tam jest, a że to jest po prostu zdjęcie z góry zrobione, no. Mówiła Dorota, że nie Dorota, tylko Wiki, że dzisiaj nie odstępowała Wiki na krok. No, były na spacerze, no i potem cały czas siedziała przy Wiki. No i dzisiaj dostała Wiki, Boże, jak ja kręcę już dzisiaj. Kropka dostała już dzisiaj ostatni antybiotyk. Także miejmy nadzieję, że będzie dobrze już, nie? No. A jeszcze co do tego zegara, to też wam chciałam powiedzieć, bo wtedy wam mówiłam, że się niepokoję tym zegarem, że on tak dziwnie pokazywał godzinę i tak dalej. No, bo u mnie w rodzinie tak mama mi opowiadała, że były takie przypadki, że jak ktoś umierał, to dawał znak, że tam coś na przykład ni stąd, ni zowąd wielki. Obraz spadł na dół, runął, a był na taki, wiecie, kiedyś to te gwoździe to tam do ściany wbijali, nie bawili się z małymi tymi, czy tam śruby, żeby wkręcić, chociaż śruba to lepiej trzyma, ale gwoździe jak wbijali, to takie wielkie. No, na przykład tak zdawał znak, chyba prababcia dała tak znak mojej mamie, bo ją bardzo lubiła, jak umierała. Ten spadł, bo mama zaraz na godzinę popatrzała, a za, nie wiem, pół godziny ktoś tam przyjechał na rowerze i powiedzieć, że ta jej babcia zmarła, nie? Czy babcia, czy ciotka, już nie pamiętam. Były też takie sytuacje, że na przykład zegar nagle zaczął przyspieszać, że dosłownie leciał tak, kręcił się, nie? A potem na pewnej godzinie stanął i koniec. No i też to była godzina śmierci i tak dalej. Także wiecie, ja się naprawdę wystraszyłam. Troszkę się przestraszyłam, jak ten zegarek, bo najpierw myślałam, że baterie są, wiecie, bo to jest zegar na baterie. No i dalej ta wskazówka chodzi, to znaczy się sekundnik chodzi, a zegar pokazuje ileś godzin albo do przodu, albo do tyłu. Inną godzinę niż teraz jest, nie? No, ale to mnie troszkę tak zdenerwowało, bo on pokazywał 20 po 6, jak na niego popatrzałam. Bo wcześniej nie zwracałam uwagi, tylko wtedy na niego popatrzałam i to mnie zastanowiło, że on dalej potem szedł. Tak jakby w pewnym momencie stanął, a potem dalej szedł. No, a
potem tak myślałam, myślałam, bo już kombinowałam, Boże, co to będzie, co się stanie albo co. Ale potem się przypomniało, bo to ja wam mówiłam, że jest 15. rocznica śmierci mojego taty. No i on właśnie o tej godzinie mniej więcej odszedł. A ten zegar to jest od moich rodziców zegar. No to tak, nie wiem, możecie w to wierzyć, nie wierzyć, ale coś tak jakby na rzeczy było. W każdym razie, no wiecie, ja tam mu baterię zmienię, bo ja tak podejrzewam, że też, jeśli gdyby to tak tłumaczyć, tak wiecie, dlaczego to tak się mogło stać, no bo tutaj ten sąsiad wiercił, wszystko drgało, to może ta bateria troszeczkę tam odskoczyła, potem skoczyła, nie wiem, i to na jakiś czas było przerwane i stanął, a potem dalej chodził. Tak sobie to też można tłumaczyć. No, ale ja to tak, wiecie, ja to tak na dwoje babka wróżyła, nie? No. W każdym razie, jak tam wejdę, bo on jest nad wejściem, ten zegar, także muszę sobie drabinkę wziąć. Jak go ściągnę, wymienię mu baterię, no i zobaczymy, jak będzie chodził, nie? No. Bo w dużym pokoju mam też taki zegar, który dostaliśmy od teścia. Taki szafko, taka szafeczka wisi, taka nieduża. Nowoczesny taki ten zegar, nie jakiś, wiecie, nie jakiś antyk, tylko taki w tym czasie z metro, znaczy skąd. No w tym czasie akurat takie były, nie? Też na bimbanie. Ja bardzo lubię, jak zegar tyka, nawet jak bimba. No ale on od jakiegoś czasu, jak się tu przeprowadziliśmy, to już nie bardzo chodził. To znaczy się, on miał chimery, że chodził, bo on jego się nakręcał, nie jest na baterię. Chodzi, a za jakiś czas stanie. I to tak jest, że czasami po pół godzinie. To ja już potem kombinowałam, żeby on prosto wisiał i ten. A jak mieliśmy go na tym pierwszym mieszkaniu, co mieszkaliśmy, no w sumie to drugie, ale ten pierwsze nasze, to tutaj w tej dzielnicy, co mieszkaliśmy, mieliśmy 4 pokoje, wtedy go dostaliśmy, no to on tam chodził bez problemu. Czy był troszeczkę przekrzywiony, czy co, to chodził, nic mu nie było. A teraz robi takie chimery ma. No ostatnio już dawno go nie nakręcałam, tylko musiała nakręcić, tylko to jest to, że on w nocy też bimba. No. Ja to, jak już usnę, to on mi to nie przeszkadza, to ja nawet tego nie słyszę, ale może mu to przeszkadza, nie wiem. W każdym razie tam ten zegar dostaliśmy od teścia, no a teść zmarł w 2013 roku, a my się w 2013 roku tutaj przeprowadziliśmy, parę miesięcy po jego śmierci. Także, tak, może być tak, że jak coś od kogoś dostanie, jakiś zegar, coś, co odmierza czas, no to wiadomo, zegar, to nie wiem, dajcie znać, czy macie takie przypadki, czy co o tym sądzicie. Może to tak działa, że ten zegar potem już tak szwankuje, nie chce chodzić, trzeba by sobie kupić samemu swój, nie? No, także trzeba będzie też pomyśleć nad takim zegarem, chociaż ja tamten bardzo lubię, bo on mi tak przypomina dobre czasy, jak mieszkaliśmy jeszcze tam. Było wszystko ok i dobre czasy mi przypomina, nie? No. I bardzo lubię właśnie ten dźwięk, jak on sobie bimba i jak tyka, bo to mnie uspokaja. Takie tykanie zegara mnie uspokaja. Niektórych to drażni. A ja bardzo lubię, jak jest cisza w mieszkaniu i tykanie zegara. Ja nie muszę mieć włączonego telewizora czy jakiejś muzyki, żeby mi to cały czas grało. Ja mogę mieć tylko tykanie zegara. No. A jak coś robię, to też raczej nie włączam muzyki. Kiedyś to było nie do pomyślenia, kiedyś to ja cały czas jakaś muzyka leciała, jak nie telewizor, to płytki, no bo to się jeszcze na płytki słuchało, zresztą mamy ten cały sprzęt na ileś tam płytek, trochę tych płytek też jest do słuchania, ale jakoś nie ciągnie mnie to. Szczerze mówiąc, wolę taką ciszę, jak coś robię, to po prostu ciszę, zająć się swoimi myślami i tak. Także nie wiem, czy też tak macie podobnie, czy przeciwnie, jak sprzątacie, to lubicie mieć taką mocną muzykę, nie? Jakby była taka muzyka, to może bym, jakby na przykład Wiki miała włączoną taką, ale co mnie się podoba, to też by mi pewnie nie przeszkadzało, ale nie za długo.
po jakimś czasie to musiała wyłączyć, nie? Jak jestem gdzieś w sklepie czy coś, to mnie nie przeszkadza muzyka, żeby nie było, że ja tam nie lubię muzyki, nie? No. Także ja w ogóle tą muzykę lubię różne rodzaje, to zależnie od nastroju też jest. I od pory roku, od pory dnia, to tak różnie jest. No a teraz pójdę już, będę już kończyła tego vloga, nie wiem, on może być dzisiaj krótszy, no bo ileż można gadać w tej kuchni. No, a mam nadzieję, że jutro mi się coś więcej uda ponagrywać. Jakieś tematy będą ciekawsze, zobaczymy, nie? No, no po prostu takie życie, nie? Raz jest dużo do pokazywania, dużo do opowiadania, a czasami jest mniej do pokazywania. No troszkę wam poopowiadałam, ale to nie wiem, czy to każdego interesuje. No, to mi piszcie w komentarzach. No, także dziękuję wam za odbiór wczorajszego filmu, za komentarze, na które jeszcze muszę odpowiedzieć, bo nie miałam dzisiaj czasu i jak będą tylko buźki, to się nie obraźcie, bo i tak wszystkie poserduszkowane są przeczytane. Ale czasami jak już tak wieczorem, to już nie mam siły, to już potem lecę i buźki daję, przeczytam. Chyba że coś widzę, że muszę coś odpowiedzieć, ale jak są jakieś tylko pozdrowienia, miłego dnia, no wiadomo, że jak ja czytam wieczorem albo w nocy komentarz, który był rano na przykład, albo tam 8 godzin temu i tam miłego dnia, no to ja nie będę odpisywać też miłego dnia, jak już jest noc, nie? No. Czasami piszę dobranoc, a wy to możecie dopiero następny dzień rano odczytać. Także stwierdziłam, że to lepiej dawać po prostu te buźki, te minki. No chyba, że tak jak powiedziałam, trzeba na coś odpowiedzieć. Tak jak dzisiaj było pytanie o begonie. Przepraszam. Ja te moje obie begonie, to na zimę do piwnicy zanoszę. Właściwie to się powinno chyba je wyciągnąć z tej ziemi. Wyciągnąć z tej ziemi i przechowywać tak, żeby za bardzo się nie wysuszyły. Ale ja się zawsze boję, że one mi się przesuszą za bardzo, wysuszą mi się na wiór i nic potem z tego nie będzie, bo wiecie, w bloku, w piwnice nie są takie chłodne, jak tak w kamienicy czy gdzieś, nie? No, także ja to... Jak na balkonie stoi, na przykład już jest późna jesień, bo czasami kwitną do późnej jesieni, no to szkoda to obcinać. Ale jak zmarznie, przemarznie, albo już się robi brzydka i tak leci już, no to poobcinam. Nie podlewam już tego. Jak nie ma upałów, to się tak co chwilę nie podlewa, nie? I potem daję to do reklamówki, ale tak, żeby tam był dostęp powietrza, żeby to nie było takie stłamszone, nie? Po prostu, żeby od dołu tam, no... mi tam nie wlazły jakieś pająki albo co, no i tak wyjdą, no bo od góry mogą wejść, ale żeby za szybko też i nie wysuszyła się nawet ta ziemia. I tą doniczkę, jak to u góry nic nie, to wygląda by była doniczka z ziemią tylko. I tak to zanoszę do piwnicy, jedną i drugą tą begonię. A potem na wiosnę, ja nie pamiętam, czy to w kwietniu, czy kiedy przenoszę już na okno. Chyba że zauważę, bo czasami jest tak, bo w tym roku to one chyba nie wypuszczały, albo wypuszczały już, chyba już zaczęły coś wypuszczać. Takie już pędy, one wtedy białe są w tej piwnicy, bo światła nie ma tam. No to je przynoszę i daję już na ten, że to już je pędzę, nie? Ale jak nie, to tak dzisiaj chyba w połowie kwietnia, o ile się nie mylę, to je przynoszę, żeby one, i zaczynam podlewać, żeby one zaczęły, wiecie, żeby już ruszyła wegetacja, nie? No. Także z tymi begoniami tak postępuję, bo szkoda by było wyrzucić, ja już nie mam kilka lat. Najpierw miałam te żółte, a 2 albo 3 lata mam już tą łososiową. No, a tą żółtą to kupiłam kiedyś tak na wagę, jak były w Carrefourze. Tylko że tam była żółta i czerwona. I kupiłam niby żółtą i czerwoną, a się okazało, że chyba obie są żółte, no bo w tej donicy nie ma czerwonej i ani raz nie zakwitło mi na czerwono. Także po prostu one były, wiecie, luzem i były dwie żółte, nie? No fajnie by było, jakby była jedna czerwona, no ale no najwyżej sobie na przyszły rok kupię. No. Także jak są właśnie takie pytania, to też odpowiadam, dlatego że jak ktoś pyta, no to wypadałoby odpowiedzieć, bo niekoniecznie
ktoś będzie miał czas na następny dzień zaraz oglądać następny vlog, jak ja odpowiadam też na to pytanie. Może dopiero za parę dni mieć czas, ale na przykład nie wie, co z tym zrobić, nie? No, albo potrzebuje jakiś przepis, albo coś, co mam na kanale. No. A dodatkowo też właśnie o tej begonii teraz tu mówię, no bo niektóre osoby mogą nie wiedzieć, a mogą też mieć taki problem. No bo jak już starsze gospodynie to i macie tam kwiaty na balkonie czy w ogrodzie, no to tam już wiecie, co z tym zrobić. Ale też nie jest powiedziane, że wszyscy wiedzą, bo jak widać, nie wszyscy. Niu. Tak, i troszkę mi energii wróciło, jak z wami gadam. Jednak to, tak jak niektóre vlogerki mówią, że jak nagrywają, to im to pomaga. I powiem wam, że mnie to też pomaga, takie nagrywanie, dlatego że ja czasami jestem, czuję taką beznadzieję czasami, właściwie nie ma nic sensu i tak dalej. A jak zacznę tutaj do was mówić, nie chcę was też zalewać takim bezsensem na przykład. I staram się, coś mówię, to potem się dużo lepiej czuję. No, albo czasami w ogóle ogólnie się źle czuję, coś mi tam dolega, coś mi tam, wiecie, jak to mówią, tu mnie, jak to? Tu mnie boli, tu mnie żgło, nie? A gdzieś tam mi lajerka gro. No, no to jak, czasami tak jest przecież. To jak ja sobie tu usiądę i do was gadam, to nawet w tym momencie tego tak nie czuję i jakoś tak, bo skupiam się na tym, co wam powiedzieć i jakoś mi jest lepiej. I dzisiaj byłam taka bardzo zmęczona, ja nie wiem dlaczego, bo przecież nie zrobiłam nic więcej niż zwykle, jak tak chodziłam do niej robić, a dzisiaj byłam okropnie zmęczona i padnięta, nie wiem, plecy mnie bolały i w ogóle. I byłam taka, wiecie, już... No ale jak przyszłam i zaczęłam nagrywać, to mi tak jakoś chyba siły wróciły. Także mam nadzieję, że to nie jest tylko taki wybuch siły i zaraz spadnie, tylko że jeszcze będę mogła to wszystko zmontować. No, to teraz się już naprawdę żegnam, żeby nie przedłużać. Życzę wam fajnego piątunia. Jutro piątunio, nie? Dzisiaj czwartek. No, to życzę wam przyjemnego piątku. No, mam nadzieję, że będzie przyjemny, bo i pogoda będzie ładna, ma być słonecznie, a to już jest połowa sukcesu. Bo człowiekowi, jak tak popatrzy na te piękne niebo, na to słońce i w ogóle to tak jakoś jest raźniej na sercu, nie? Tak bardziej się chce, jest tak bardziej radośnie. Ja tak przynajmniej mam i tak właściwie moje dzieci, mój mąż chyba też tak mają. No tak, że podejrzewam, że wszyscy tak mają. No, to wszystkiego dobrego. Dziękuję wam za wszystko, przyjdźcie znowu jutro i to na dzisiaj wszystko i bajo bajo, żeby było dopełnione i pa pa, przyjdźcie jutro, pa!